Kadra piłkarzy ręcznych rozpoczęła turniej majowy od zwycięstwa. W Tauron Arenie Kraków biało-czerwoni pokonali reprezentację Rumunii 27-24. Gracze Michaela Biglera zaczęli spotkanie dość spokojnie. Dopiero w końcówce pierwszej połowy udało się odskoczyć rywalom na 4 bramki. Jednak jeszcze przed przerwą Rumuni trafili dwukrotnie i do szatni Polacy schodzili prowadząc 12-10. Drugą połowę lepiej rozpoczęli rywale, którzy w 34 minucie nawet doprowadzili do remisu. To jednak nie zdekoncentrowało brązowych medalistów Mistrzostw Świata. Polacy konsekwentnie realizowali założenia Michaela Biglera i w 43 minucie mieli już 4 bramki przewagi. Do końca spotkania zwycięstwo biało-czerwonych nie było już zagrożone. Był to pierwszy występ Polaków od ostatnich Mistrzostw Świata w Katarze. W sobotę mecz z Egiptem.